Cześć, z tej strony Kowędź wam pokażę przejazd kolejowy w Emilianowie koło Susza. Zacznijmy od prezentacji. Mamy 4 EHZ-75 LED-owe produkcji Bombardier oraz 2 EG-1. Jest to SSP kategorii B. Tu mamy tabliczkę od Bombardier, tu automatyka od SSP. Linia 9, 230 m, 660 m tej linii kolejowej. Szlak na Malbork i najbliższa stacja Susz. Oczywiście, że będzie stacja i windy. A tutaj szlak na Iławę Główną i najbliższa stacja w tamtą stronę to Rydaki, która się pojawi. Serdecznie przepraszam za te psy w tle. Co ciekawe, zrobili ten dworzec dla około domów. Co ciekawe. Linia 9. Co ciekawe, jest to najbliższy przejazd kolejowy w stronę Warszawy od Malborka. Dzwonek ED1. Ich jest dokładnie 4. Tutaj. Oj, chyba była usterka, widzę, bo stoją tu te zawiasy. Chyba jest bardzo wadliwy. S1, taki dziwny napis, co ciekawe. Tu droga. A to od leśniczego czekają psy, więc czekamy na przelot pociągu. Przejazd jest monitorowany, dodam. Ciche są te ED1-ki, co dodam. Drąg, laseczka działa. Szkoda, że nie zamykają całych jezdni, gdyż to jest troszkę niebezpieczne, gdyż tu pociąg jeżdżą naprawdę szybko, gdyż około 160. RP1 kibelka! Widziałem jak widziałem pociąg, a SSP było niezałączone, ale już widać pociąg. Nasz kibelek do Malborka. Podnoszenie zapór. To jest budka DSP. Dziękuję za obejrzenie i życzymy go dnia. Pa!